No. Przyjedź do hotelu normalnie. Musisz raz tak zrobić. Ale jest już numer, ale jest jeszcze nie wiesz. No tak myślę, że mamy rozumiesz. Nie, nie, pytasz się mi. Bo no to czekam. W rządku mnie tak jeszcze jakieś. Przysiepam, wiesz? Tak, do hotelu wiesz, sprawdzą tam, kurde, czy wszystko. Spokojnie, zjemy, rozumiesz, wiesz. Podolona jest. Wszystko dobrze. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam serdecznie, kontrakt Kalaśnicki, oddział prewencji. Na chwileczkę przejdziemy. Witam serdecznie. Piszałem, że z Dunajca. Byłem tam niedawno. Dzień dobry, witam. Jest pan komendant, także zapraszam. No, ale cieszę się, że my właśnie w tej jednym Dobry. Zastępca komendanta stołecznego. Jeżeli możemy, to zapraszamy za prezentowanie. To właściwie się pewnie z tyłu, nie? W Polsce i na całym świecie tym bardziej jest nam niezwykle miło, że osoba taka identyfikuje się z policją, o ile, tak jak tutaj miałem okazję już z panem prezydentem porozmawiać, za granicą jest to naprawdę jakoś podejście do policji, ogólnie społeczeństwa bardzo życzliwe, o tyle w naszym kraju bywa to różnie, tym niemniej niezmiernie miło nam jest powitać, jak to było chyba w ostatnim odcinku 07 z Głości. Dobrze jest kogoś znać z policji, ale niekoniecznie zaraz z nim się identyfikować, czy żeby. Tym bardziej jest nam, powtórzę się, bardzo miło, witamy serdecznie i naprawdę jest to dla nas wielki zaszczyt mogąc gościć mistrza. Cieszę się, pan powiem, że tak oczywiście, że zechciałeś zostać no, jednym z nas. Bo dostaniesz informację naszą członkowską Najwyższego Stowarzyszenia Policyjnego na świecie. Także cieszymy się bardzo, że w tym akurat okresie również tutaj zawitałaś, zapowiedział do nas. W ramach struktury Komendy Stołecznej, Oddział Prewencji i tutaj po prostu funkcjonują policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę na ulicach Warszawy, w szczególności w ramach zabezpieczenia imprez masowych i tym podobnych rzeczy. Niemniej jednak służba patrolowa również. Jest to szczególna okazja, ponieważ nasz mistrz, pan Tomasz Adamek, zgodził się zostać jednym z członków naszego stowarzyszenia. Co prawda nie jest policjantem na co dzień, ale duchem cały czas nas wspiera. I właśnie w dniu dzisiejszym chcielibyśmy mu nadać tytuł zasłużony dla sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Stowarzyszenia, które jest największym stowarzyszeniem na świecie, jak wam tutaj wszystkim wiadomo, ponad 500 tysięcy policjantów
z 64 krajów przynależy do tego stowarzyszenia. Legitymację. I oczywiście emblemat, blachę z Twoim indywidualnym numerem. Mam również dla Ciebie koszulkę z Twoim imieniem i nazwiskiem. Mam nadzieję, że od czasu do czasu również ją założysz. Nie tylko będziesz chodził w koszulce Las Vegas Power Energy Drink. Dziękuję. Dziękuję Ci. Miło, że mogłem przyjąć to oznaczenie. Mam nadzieję, że będę Was godnie reprezentował na arenie międzynarodowej, no bo mieszkam w USA, aczkolwiek do Polski jeżdżę, jak tylko możliwe jest. Także nawet nie siłki nigdy, że dostanę to oznaczenie IPA, więc dla mnie to jest coś nowego i mam nadzieję, że nie widzimy się po raz ostatni. Dziękuję. Tomko, na pewno nie po raz ostatni, bo jesteś w naszej rodzinie policyjnej. Jesteś już jednym z nas. Proszę się nie wstydzić, śmiało zadawać pytania. Jest to jedyna niepowtarzalna okazja. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch tygodni będę miał kolejną datę walki. Myślę, że to będzie przełom listopada, grudnia. Mam nadzieję, że będę znów w świetnej formie jak w walce ostatniej i przy przyszłym roku zasłużę na walkę o Mistrzostwo Świata. Chciałem dostać jeszcze jedną szansę, bo jedną zmarnowałem, więc czas pokaże, oby tylko zdrowie było, na razie jest i mam nadzieję, że tego dokładnie. W naszej szkole podstawowej, według historii boksem. Co Pana skłoniło do tego, żeby właśnie zainteresować się boksem? Lubiłem bardzo sporty walki. Na początku jeszcze nie myślałem, że będę pięściarzem, bo lubiłem karate, judo, jednak wierzę przeznaczenie i było mi dane, jestem pięściarzem. Tata, mojej świętej pamięci, jak mama powtarza do dziś, jak się urodziłem, to powiedział do mojej mamy, mówi, Hania, to będzie bokser, także spełniło się to, co powiedział tata. Wie pan, to jest tak, nigdy nie będę idealny, bo nikt taki nie jest, więc błędy były, są i będą, mimo to, że już w ringu jestem od 12 roku życia. Próbujemy zawsze wyeliminować błędy, no jednak to jest adrenalina, jest presja, chociażby w walce z Walkerem też popełniłem błąd. Padłem na matę, ale góralska szczęka jest twarda i powstaje i walczę do końca, także mam nadzieję, że te błędy będę eliminował, ale one zawsze będą, no bo jesteśmy tylko ludźmi. W roku dostałem szansę walczyć o Mistrzostwo Świata, byłem sam. Czyli te pobyty, 2-3 miesiące, rodzina w Polsce, ja w Stanach. Trzeba było po prostu jakoś sobie dawać radę i tak też się stało. Zdobyłem pas za załamanym nosem, wtedy miałem kontuzję 3,5 tygodnia przed walką. Jeden z pani partnerów na sparingu mi złamał nos. Poszedłem do doktora amerykańskiego i mówi, nie możesz walczyć, bo przecież masz drugi sezonowy nos, pokazał mi zdjęcie. A ja głowę twardy, opuchliznę troszkę zeszła, bo miałem lód. 3 tygodnie kładąc go na nos, przyszedłem do ringu i zwyciężyłem. Także do 2008 roku podróżowałem między Polską a USA i w 2008 roku mnie domyślono, że musimy wyjechać, być razem, bo to takie jest, te rozłąki nie są dobre. Stąd przenieśliśmy się i mieszkamy do dziś, także wierzę, że to był dobry ruch z mojej strony, że wyjechaliśmy razem. A która z Was była najtrudniejsza? No ja myślę, że z Paulem Brixem, bo przecież bardzo mnie bolało. Podejrzewam, że w drugim przeciwnym, gdzie dostałem czysto na nos i znów nos został złamany, a nerw był po prostu zaraz blisko. No, jesteśmy unerwieni nosy, przecież to normalne, więc każdy cios mnie tak bardzo bolał. No ale wyciężyłem wiarą, no, bo takim, że jestem chłopak katolik i nie może się niemożliwić dla człowieka, jeżeli ma tego tą wiarę. Trener powiedział odpoczynek i był powód, który był 4 dni temu, pokazał, że no, regeneracja jest bardzo ważna, a trening sam w sobie jest bardzo ciężki. No, trenujemy, tej walki trenowałem 3 miesiące, to jest 2 razy dziennie,
więc to jest tak, spanie, trening i jedzenie. I to jest, chodzę spać w czas, jak baby, wstaję w czas, więc sportowy tryb życia. No bo sam chłop na wyjeździe to ma ciężko, nie? Także lepiej być z rodziną. Zabawa samochodem, nie? Bardzo szybko. No właśnie, chyba za 140 mil. Puścili? Musieli puścić. No ja chciałem tutaj dodać, że nasz gość jest również tu przyjacielem policji amerykańskiej. Super. Pani moja żona zazdrosna jest. No wspaniale będzie to, bo pan wygląda w naszej koszulce. Ty przód. Swoim imieniem, nazwiskiem. I to jest nasza aplikacja. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, tak. Dobry sparing, proszę się okazać.